leży pod ścianą płaczu. Prawie. Znaczy przed ścianą płaczu. Ale nie płacze. Ale niektórzy płaczą. Ściana Experience. Nieuchronnie zbliżamy się do Western Wall. To jest tak zwany chill. Panowie odpoczywają. O, 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 o. Piękny obraz. Here we go. Moja ulubiona część przed ścianą płaczu, czyli sklepiki, szuk, arabski szuk, kolory, zaczepiający Arabowie, wrzask, szum. Także tego. Z irańskimi. No i kupiłam. A tak chciałam nic nie kupować na szuku. Już tyle razy tu byłam, tyle razy coś kupiłam. Ale jak widzę tych panów tam, Come to my place. Wtedy ja sobie myślę, tyle razy słyszą nie. Tyle razy ktoś im odmawia. Więc myślę sobie, będzie mój dobry uczynek na dzisiaj. Protection. Sytuacja jest taka, że każdego trzeba sprawdzić, czy nie wnosi na teren ściany płaczu jakichś ostrych, wybuchających bądź innych niebezpiecznych przedmiotów. It's camera! Jej! Poland! Hi, Poland! Wszelkie wycieczki. Brazil. But I have to buy it? It's okay. But I have to buy it? No. Okej, okay. Dostałam właśnie narzutę, bo wyglądam nieładnie. Znaczy w sensie, no mam troszkę dekolt, nie? Nie wiem, czy musicie to widzieć, ale... Jest dekolt. Trzeba się ubrać. Się zastanawiam, ile kobiet wcześniej miało na sobie ten dekolt. Znaczy dekolt, to już matę. Dobra, karteczki. Hey! Shalom! Can I take one? Do you know what's happening with these sheets of paper? Like during the year? Do they destroy it or they burn it or what? They bury it. Okay. Once a year or? Twice a year. Twice a year? When? In Passover and Rosh Hashanah. Teraz jest czas, żeby włożyć moje karteczki. Jedna jest z polecenia Zbigniewa Dubkowskiego, który poprosił mnie, żebym włożyła karteczkę, a druga jest moja, sekretna. Zgadnijcie, o co może prosić młoda kobieta w wieku 28 lat. Co jest dla niej najważniejsze, jeśli jeszcze nie ma męża ani dzieci? No, taka jest zagadka. Kto odgarnie, ten zgarnia poczucie, że wie. Ściana płaczu jest zachodnia ściana obok góry świątyni. Góra świątyni jest te wzgórze, tam gdzie według judaizmu
Abraham prawie że ofiarował swojego dorosłego syna Izaka, pisany w Księdze Rodzaju. No i kiedy Salomon zbudował pierwszą świątynię, czyli syn króla Dawida, to to też było tam. Świętość tego miejsca nigdy nie zostało przerwane, dlatego że to jest to miejsce, tam gdzie Bóg powiedział tu. Więc co by się nie wydarzyło, to nadal pozostaje najświętsze miejsce. I mówię, tradycja, że ściana zachodnia nigdy nie zostanie zniszczona, więc to nie jest tak, że ściana dla celów tylko ściany. Wszyscy modlimy się na to, żeby zbudować trzecią świątynię tam na miejscu. No ale w tym momencie to, co pozostało, że tak powiem, jest ściana. Proszę mi powiedzieć o tej emocjonalności w modlitwie. Sobie, na czym to polega? O co chodzi? Znaczy, przede wszystkim, jeśli przyjmujemy, że to jest to miejsce, tam gdzie jest człowiek najbliżej do obecności Boga, no to jest jasne, że człowiek wtedy, który to wierzy, się robi bardziej emocjonalny. Tak samo jak katolik, który chyba wchodzi do Watykanu, się robi bardziej emocjonalny. Słowo modlić się po hebrajsku w zasadzie rzeczy nie istnieje. To słowo, które jeśli pani kupuje słownik i patrzy, tak, pray na przykład, i pani tam znajdzie słowo lehitpalel, ale to nie oznacza dokładnie to samo, no bo pray to jest prosić o czymś, a lehitpalel jest czasownik zwrotny. To jest coś, co ja robię sam na siebie, a jego korzeń, halel, oznacza sądzić albo rozsądzać. Więc człowiek sądzi albo rozsądza samego siebie. To jest pewien rodzaj introspekcji albo medytacji. Więc to... A czy to jest tak, że Żydzi wierzą, że tam Bóg lepiej słucha? Bo jest coś takiego, że pójdzie na pielgrzymkę, my w chrześcijaństwie tak mamy, tak? Pójdziemy na pielgrzymkę do papieża, to się bardziej spełni. Znaczy nie, no ściśle mówiąc, to Bóg jest nieskończonością. Nieskończonością, więc dlatego powiedzieć, że Bóg słucha więcej, to jest daleko chodząca metafora. Kołysanie się, jakie ma znaczenie? Czy człowiek się kołysa, czy nie, jest jego własna sprawa. No nie, ale jednak są pewne wytyczne, tak? Że... Wiele ludzi to robią, ale też są wiele ludzi, którzy to nie robią. Są w pewnych momentach, znaczy, ja powiem tak, kiedy Żydzi wrócili z pierwszego wygnania Babilonii, czyli mówimy o około 500 lat przed erą gregoriańską, to rabini zauważyli, że już słabiej, wiele ludzi słabiej mówią po hebrajsku. Skoro hebrajski jest język od Boga, jest językiem świętym, no to żeby pomóc przeciętnemu Żydowi, żeby się wyrazić po hebrajsku, zaczęli pisać liturgię. No i do dziś my tą liturgię używamy. W tej liturgii są pewne momenty, tam gdzie stoi, tutaj stoi, znaczy tam tego, tutaj trzeba się ukłonić. Znaczy, pani przyszła tylko i wyłącznie do kotelu, do ściany zachodniej, która była nazwana często ściana płaczy, dlatego że tam przychodziło się, mówię, w historycznych czasach i płakało się o zniszczeniu świątyni itd., itd. To nie jest w żadnym sensie obowiązujące zachowanie. I B, to również nie jest tak, że wszyscy to robią. Mi się wydaje, że jedną z tą rzeczy jest to, że na przykład zbliżając się do momentu, gdzie jest ukłon, na przykład nawet ukłon od, jak to się to mówi? Pasa? Od pasa, to człowiek już jakoś emocjonalnie się do tego zbliża i to zaczyna czuć, albo tuż po tym i tak dalej. Stoi w proroków, że trzecia świątynia będzie dom Tfila dla wszystkich narodów, nie? Prorok Izajasz na przykład powiedział, że... Na Polaków polskich... też? Tak, dla wszystkich narodów. To jest takie proste, zrobić sobie zdjęcie, które później nikt nie ogląda. No może my czasem przed snem, ale nie chcemy się przyznać, że ładnie wyszliśmy. Tyle radości, daj dobre zdjęcie, słuchajcie.
O, ta będzie kiedyś reżyserką albo właśnie fotografką. Ma dokładną wizję, jak ma to zdjęcie wyglądać, słuchajcie, dokładną. No, źle to wszystko robi. Teraz zaczęło się przedstawienie. Mały wie lepiej, słuchajcie. Mały wie, jak się dostawi do zdjęcia, jak siostra każe. Tato, tato, popatrz, co zrobiłam. Tato, tato. Klasyczna sylwetka. Lekko rozchylone nogi. Wyprostowany, uśmiechający się, radosny. Hej, jestem pod ścianą, płaczę. Look at me, look at me. Świat jest pełen dziennikarzy, słuchajcie. Para młoda. Just married. Congratulations. Why do you wanted to make photo session here? Okay. Okay. And it's very special day for me, so it symbolizes. Are you religious? Yes, I am. Okay, and your husband too. Not that religious. Okay. But thank you. But I am so. I'm from Tel Aviv and I come here. Especially for this. This is the top of the world. Here? Yes. Okay, and you are father? Yes. Proud father. And. I pan młody w fladze Izraela. To jest to. Słuchajcie, ty wypadł na to, żeby zrobić w Polsce sesję zdjęciową ślubną z flagą Polski. O mój Boże. Czyli on ją tak jakby tym Izraelem opatula. Czasami nawet z randy musi jeść. Jakby to powiedzieć... Bete avon. Chyba coś nie działa. Jeszcze raz, jeszcze raz. What's that? Pretty movie about Jerusalem. Is it boring? Tell me the truth. Tell me the truth. It's similar. It's more for the whole family. For families more, not for young ladies. Hello. It's Tarek. Hello. Tarek? Yes, Tarek. Tarek. Sounds like Darek. Tell me, in which part of Jerusalem do you live? I live in Jerusalem, in East Jerusalem. Okay, because you were Palestinian. Yes. This is how you name yourself. Yes. How many years? I love Jerusalem. Okay. And the old city, the atmosphere of the old city is different. Mm-hmm. Sometimes it's very nice and very interesting, me seeing, knowing, meeting all over people from all over the world, yes. Different people, different cultures. Sometimes it's tense, it's not so comfortable. True. Listen, keep the camera right now. Okay. Okay, okay, like this, and I show you something. Okay. Tarek? Yes. W marcu, ja teraz po polsku powiem, in Polish right now. Przygotował mi tą pyszną turecką kawę. Teraz wracam tutaj. Ile razy jestem w Jerozolimie, bo to jest najlepsza kawa na świecie. Teraz mi tyłki pokazali, jak ja chciałam z przodu złapać. Kurde. Ciekawe, czy się skapną, że ich kameruje. W ogóle jest takie słowo kamerować? Skoro już zaprezentowali broń. To już pokażmy ją w takim razie. Pani myślała, że jestem Żydówką i chciała mnie zacząć ewangelizować, ale chyba to nie to słowo ewangelizować, ale chciała mi powiedzieć o Bogu i o tym, jak żydowskie kobiety powinny się zachowywać. Jak powiedziała mi, że jestem katoliczką, to mówię, to nie, to ja muszę iść do kogoś innego teraz, żeby nie tracić czasu, bo ja jestem teraz w pracy. Ona, jeśli tak można powiedzieć, jest czynna 24 godziny na dobę. Można przyjść sobie o mniej obleganych porach. Odwiedzić, pokontemplować, poczuć moc. Niektórzy mówią, że czują moc, czują działalność Boga, czują energię. Sami musicie sprawdzić, co kto czuje, nie? Każdy czuje co innego. Hallelujah, hallelujah,
Pachnie kupą. Dlaczego to pachnie kupą? Przecież tu nie można prowadzić psów. Blah.